Mam Glade. Przepuść mnie. Muszę wejść do Wyzimy. Ja chciałem powiedzieć, że mnie jest przykro. Przepraszam, Wiedźminie. Przeproś Ilzę. Śmieć. Ku jedyny przeżył. Panie sierżancie, Wiedźmin przylazł. Ten, o którym mówiłem. O kurde. Krzyżowiec. Tak, pamiętam, Mikun. To właśnie jego mamy zgarnąć? Tak, panie sierżancie, to Wiedźmin, plugawy łodmieniec. Bluźnierca i fałszerz, dobrze zgaduję? To on się pytał, kto do miasta wchodzi. Ma ten, no, Glade zakonniczy. A ja wrzody na życi, brać go. Skurwysyny. Ja pierdzielę, nie. Partiatik! Like. Co tu się w dupę dzieje? Ty śmieciu. O, rozdział drugi. Nice. Tyle dobrego, ale w celi. Hej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! 2 kilo fistechu było na użytek własny! Hej, ty, klawisz! Chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi. Od polityki można sparszywieć. Jestem porządnym złodziejem. Wypuśćcie mnie! Morda w kubeł! Siemko, nie drzyj się! Siemko. Chcesz mnie zabić? Złodziej Siemko. Pracować mi nie daje. No właśnie, złodziej! Ja z politycznymi siedzieć muszę. To skandal! Morda w kubeł, mówię! Nie drzyj się, bo jak mamy kocha mnie zdzierżę i przypieprzę w ten naćpany pysk. Pięknie, kurwa. Pięknie. Coś ci się nie podoba, siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć Wyzimiaka? No już, podnoś łapy. Coś tu się w dupę dzieje, ty. Nie najlepiej. Siemko, otwórz cele. Boimy się? Jesteśmy miętcy jak cieplutkie masełko? Dawaj, siwy, pokaż co potrafisz. Cofnij się. Co jest, kurwa? Mieliśmy się bić. Ja pierd... Magister, wynoś się stąd, jesteś wolny. O kurde, w dupa. Ja pierdziele. Nasze drogi znowu się krzyżują, cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się, Wiedźminie, jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię. Popełniacie błąd, to morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca. Ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. Oj, ci szmato łepę kutne. Nie mogę się doczekać. Albo coś gorszego. Ty, chciałeś się lać śmieć... Dobra, najważniejsze. Ja pierdzielę, 3000 mi wyparowało. Oddajcie moje pieniądze, bo mnie popieprzy. Będę grał w kości do 5 nad ranem. Nie podskakuj. Nie podskakuj. Niewinny jestem. To Arnold, mój szczuchu. Arnold, zapiskaj ładnie. To Arnold, mój szczuch. Arnold. Zastanawiam się, kto mnie wsypał. 60 jakaś. Trzeci miesiąc kibluję i przywykłem. Lepiej tu niż u mnie w chałupie, tylko żarcie podłe. Uważaj, co mówisz. Ten tam to konfident. Co? Jutro mój wielki dzień. Co tu robisz? Konfidenci. Cieszę się ostatnimi chwilami życia. Przynajmniej się staram. Jutro mają mnie powiesić. Miałbym do ciebie prośbę. Słucham. Zagrajmy w kości. Siemko pozwolił mi oj, je zatrzymać. Ta gra zawsze on wie o czym mówi. Jeśli nie masz własnych, pożyczę ci moje. Dawaj. Nie ma psich stawek. I tak zaraz umrzesz. Postaw co masz. Ja pierdzielę.
Nie podoba mi się ten start. Nie, dobrze, 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 nice. Nie jestem hazardzistą. 2, 2, 4, 4. Oj. Rolujemy te dwójki, Louis, tak to jest dead. A może czwóreczka wypadnie. Klasik. No i tak byśmy przegrali. Sześć, sześć. Dwa, dwa. Kurde, do dupy. Dwa, dwa. Nie wiem, rolować te jedynki? Roluję, on tak ma jedną parę. A jak mu wypadnie trójka, to i tak przegram. Ale gówno w dupę. No oczywiście. Śmieć. Szubrawcy, król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie. O kurde. A co z połową królestwa i ręką królewny? Bardzo śmieszne. Ty, Wiedźminie, lepiej uważaj. Bo na dowcipy polityczne też mamy paragraf. Zabiję potwora. Cieszy mnie twój zapał, ale mam też drugiego chętnego. Kogo mam przekonać, że jestem lepszym kandydatem? Tamten w kącie twierdzi, że zatłucze króliszka gołymi pięściami. Który to? A! Ten osiłek? Niech idzie. Wolne żarty. Poczekamy. Sprawiedliwość, Wiedźminie, jest ślepa i czuwa również nad idiotami. W moim pierdlu wszyscy mają równe prawa. Wszyscy są równi. Patrzcie, kto wygra, pójdzie zabić króliszka. Bułka z masłem. Dobra, lejemy grubego, chodź tu. No chodź tu. Obiję ci ryja, zejdę, zatłuc jaszczura i będę wolny. Zaczynajmy. Chłop nie wie, co mówi. Silny, silny, silny. Kurde, w dupę, ten silny jest tak useless. Leżeć. Random Bruce miał giga szansę pójść na randkę z mega ładną Japonką. Powiedziała, że wolno jest i może poznać. Czarownicy. A. Wygrałeś, bo rzuciłeś na mnie urok. Uratowałem ci życie, niewdzięczniku. Z kuroliszkiem nie masz. Klasyczne herba. Nie cwaniakuj, bo następnym razem dam ci wycisk. On i tak umrze pewnie na szubienicy. Pytanie mam. Zagrajmy w... Muszę się odkuć. Można iść. 5, 4, 3, 2, 1. Nice. RB na szubienicy? Nie. 6, 3, 3, 3. Nice. Piękny start. Dzięki, typowa rzepa. Witam. O, już chyba się podda. Ale gówniana runda, ja to pieprzyć. Tu i tak jest na grosze gra. Coś z tym trzeba zrobić. Wygrałeś. Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii z kanałów. Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie stchórzyłeś, aby? Potrzebuję broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy niedawno wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Ty. Nie twoja sprawa. Siemko,
przynieś ten srebrny miecz. Ten, co go znaleźliśmy u tego pasera, Talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. Mogę go dostać? Do odebrania ósiemka. Resztę twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze schowka po wykonaniu zadania. Dobrze. Jeszcze jedno. Płacę ekstra za głowę bestii. Najlepiej nieuszkodzoną. Zobaczymy, co da się zrobić. Dobra, nice. Wygraczuję się. Miecz. Gdzie ja go miałem? Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A, tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek. Powodzenia. Gdy wykonasz zadanie, odbierz swoje rzeczy z depozytu za kratą. Na pewno się o nie upomnę. Potem dopadnę magistra. Właśnie. Głupiś. Moje rzeczy. Magister to charakternik, człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest ten, który nim kieruje. Szef. I tak pewnie nie dasz rady. Ich dowódca to prawdziwa szycha. Ma te, no, koncesje. Chyba koneksje. W takim razie na pewno można koncesje na alkohol. Ta. Najpierw przeżyj spotkanie z Kuroliszkiem. Niedługo wrócę. I upomnę się o wszystko, co zostawiłem. A, od razu jest tepek, żebym się tu nie łaził. Dobra, zobaczymy. To też jakiś boss? Ty, ale... muszę rzeczy odzyskać. Mam nadzieję, że tam wszystko będzie. Tam dużo rzeczy było. Aha, dobra. Mamy na one shot mopki. Siegfried. Czekajcie, przeszukajmy, co się da i można iść. O kurde. Co ty tu? A, Wiedźmin. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chcę mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Siegfried, rycerz zakonu Płonącej Róży. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Geralt, Wiedźmin. Jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanału sprowadza mnie ten sam cel. Co? Porozmawiajmy. Tak, Geralt? A co ty właściwie wiesz o kuroliszkach? Kuroliszek, nazywany skofinem, zalicza się do ornitoreptylii. Jest to odmieniem pośrednim między gadami a ptakami. Masywny, dwukrotnie większy od dużego ptaka. Przypomina nieco koguta, stąd jego potoczna nazwa. To ciekawe. Mów dalej. Kuroliszek jest często mylony z bazyliszkiem. To dwa odrębne gatunki, podobne tylko z nazwy. Wbrew obiegowej opinii nie zamienia w kamień spojrzeniem. Należy za to wystrzegać się jego dzioba. Atakując, trafia w witalne narządy z zabójczą precyzją. Szczególnie, jeśli bestia ma szansę zajść ofiarę od tyłu. Jak więc według ciebie należy walczyć z takim potworem? Należy uważać na tyły. Kuroliszek potrafi zakraść się bezszelestnie i zdradziecko zaatakować plecy. Bez srebrnego miecza walka jest o wiele trudniejsza. Co więcej, trzeba dobrze machać tym mieczem. Skofin jest wymagającym przeciwnikiem. Jakie składniki alchemiczne można pozyskać z kuroliszka? Tak, Chociaż bestie zmieniają w kamień, są bardzo cennym i uniwersalnym komponentem. Słyszałem, że jeszcze cenniejsze są lotki z ogona bestii. Imponująca wiedza. Muszę przyznać, że moja wiedza o potworach kończy się na kuroliszku. Grawiura opisująca tę bestię jest jedyną, jaka zachowała się po moim świętej pamięci ojcu Eikus Danel. Posiadał ich znacznie więcej, ale przepadły w brzuchu mantikory. Rycina kuroliszka okazała się odporna na trawienie. Współczuję. Polowałeś też na mantikorę? Niedokładnie.
Byłem wówczas poza domem. Kiedy wróciłem, dowiedziałem się, że ojciec, mimo iż kaleki, postanowił walczyć z potworem. Kazał się przywiązać do konia i z modlitwą na ustach ruszył do szarży. Domyślasz się, że skończyło się to tragicznie. Kiedy dotarłem na miejsce, poczwara konała w straszliwych męczarniach. Połknęła staruszka niemal w całości, nie mogąc wydłubać go ze zbroi. Później mówili, że święty płomień gorący w duszy Ejka spalił serce potwora. Zaiste bohaterska śmierć. Niech spoczywa w pokoju. Chcesz zabić Kuroliszka? Dzięki, Jakub. Sądzisz, że Ernest sobie poradzisz? Święty płomień poprowadzi moje ramię. A mogę wiedzieć, co skłoniło rycerza płonącej róży do wyprawy w kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża Wyzimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory. Z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla Wiedźminów. Mówiąc otwarcie, jesteście reliktami. Ilu Wiedźminów jeszcze żyje? Kilku? Góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym zakon nie każe sobie płacić za ratowanie... Właśnie, psujecie rynek. Tak, ale lśniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wróżki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie, że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Brać go? Czy go pieprzyć? Niezły pomysł. Chodźmy razem. Zatem prowadź, Wiedźminie. Dobra, zara. Właśnie, czekaj. Srebrny miecz. O, ja pi... Kurde, jakie to jest silne, ja pierdzielę. Albo to są takie pety. No nie mogę. No jeszcze tam beczki były. I można iść. Dycha. 8. A, okej. Okay. Lui. Właśnie Igni. Ustawmy se Igni. Utopiec. Kurde, jakie pety. On może wejść na to. Kurde. Kratę mogę ardem wypieprzyć? Czy nie da rady? Nie. O. Witam cię, witam Intero. Uważaj, za tobą. Jest Kuroliszek? Nie. Gdzie? O kurde. Silny. Silny wziąłem. Szybko. Igni. O ja pierdziele, silny. Nie, nie przeszukałem go. Kuroliszek pokonany. Teraz musimy się stąd wydostać. Udało się,
ale chyba nie damy rady wrócić tą samą drogą. Chodź za mną, doprowadzę cię do wyjścia. Weź ze sobą głowę Kuroliszka. Vincent dobrze płaci za podobne trofea. Dobrze, chociaż to paskudztwo obrzydliwie śmierdzi. Mamy trofeum? Coś tam wisi, jakiś łeb. Kot, zamieć. A dwa koty dał. Dobra, idziemy za nim. No chodź, chodź. Nie mamy całego dnia. No idę, idę. Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak... Cicho. Słyszę kroki. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. Gdzie? O kurde, ty! Ty, miało być nieskuteczne na ludzi, a jest. Oj, bywali? Lag był. Starzy znajomi. Ale działa z tym. Powiedzmy, zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążył bez olejnik. Kapitan straży, który mnie aresztował. Klawisz z więzienia. I więźniowie. Walczyłem z Kuroliszkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w Wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. O. Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal jest pełen potworów. Widziałem, że umiesz samozwańczy wiedźmin. Ja tymczasem udam się do lożku. Muszę odzyskać moje rzeczy. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. Wynośmy się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta. Zamknąłem je kilka dni temu, żeby Kuroliszek nie wydostał się na zewnątrz. Dzięki. Wolałbym nie wracać tą samą drogą. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów. Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Niepotrzebna ironia. Jesteśmy po tej samej stronie. Kiedyś to zrozumiesz. Do zobaczenia, Zygfrydzie. Cieszę się, że cię poznałem, Wiedźminie. Gdybyś się za mną stęsknił, będę na posterunku w Wyzimie. Fistech. Silny narkotyk. To? Wyzima klasztorna. Wyzima klasztorna. Tani dziwki mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. Ależ mnie kłuje w piersiach. Rzeźba. Co to jest? Jakiś quest z tym? Dobra, ty, czekajcie, muszę zaznaczyć, żeby odebrać itemy. To będzie to? O, to. To musi być szyld prywatnego detektywa, o którym wspominał Zygfryd. Rzeczywiście może okazać się pomocny. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania. Dobra, zara tam. Pieprzyć tego detektywa. Ty co? Pucybut. Witam, szanownego pana. Witaj. Kim jesteś? Jestem pucybutem. Jeśli chcecie się pozbyć tego świństwa z butów, zapraszam. Moje honorarium to 2 oreny. Pff,
pierwszy raz w zimie? Zajmij się moimi butami. Można tak powiedzieć. Opowiedz mi o mieście. Co? Egi. Mamy kilka żywotnych problemów. W mieście obowiązuje kwarantanna. Kurde, kaszlaku pieprzony. Po lasach i bagnach biegają wiewiórki i tłuką się z zakonnikami. Potwory mnożą się na potęgę. Mamy też sporo zwykłych i kilku nietypowych bandytów. Ogólnie rzecz biorąc, jak to mawiał pewien tak, Quinto, no. Dziadu. Zima przypomina bordel ogarnięty pożarem. Jezus, on będzie mi tyle pieprzył tym dziadowskim gadaniem. Powiedz więcej o zarazie. Z powodu zarazy król zarządził kwarantannę. Notabene piekielnie uciążliwą dla kupców. Zaraza opanowała starą Wyzimę, która jest zamknięta i pilnie strzeżona. Dednie zaraz. Niestety zdarzają się też przypadki zachorowań w naszej dzielnicy. 20 minut dialog. Znajdziesz tych nieszczęśników w szpitalu Lebiody. Nietypowi bandyci. To salamandra pewnie. Sprawa jest podejrzana. Ich poczynania mają charakter zachowań służb specjalnych. Boże. Jednakże dziadu! Nie są powiązani z wywiadem temerskim. Bo umrzesz zanim powiesz. Działają brutalnie i skutecznie. Głównie pod osłoną nocy. Nie wiadomo jaki mają cel. Rozwiń temat wiewiórek i zakonu. Kogoś tam bili gdzieś. Prowadzą partyzancką walkę w lasach otaczających miasto. Miejsce dawnych oddziałów specjalnych zajął zakon płonącej róży. Nie jestem przekonany o jego skuteczności. Ponadto w mieście narastają nastroje antynieludzkie. Nie trzeba być jasnowidzem, żeby zobaczyć, że coś wisi w powietrzu. Dziadek. Coś złego. O, zleceń. Szukam zleceń dla Wiedźmina. Nie powinieneś mieć pieniążki ze znalezieniem pracy. Popytaj kupców. Słyszałem, że na cmentarzu też są problemy. W kanałach, jak widzę, już byłeś. Co tu warto zobaczyć? Mamy kupców, alchemika, duży szpital. Co kto lubi? Tak, farną. Jak ładnie. Ładnie się wysławiasz, jak na pucybuta. Każdy ma jakąś tajemną historię. Ale moja nie jest ani ciekawa, ani warta opowiedzenia. Zajmę się butami i już nie zanudzam. Buty czyszczę. Buty czyszczę. Kurde, nie da się już zgadać. Jeszcze coś miał. No i nie wyczyścił butów. Krasnolud. Nocami przychodzą. Elfki gwałcą, naszych mordują. Koniec tym. Od teraz przetrącać im karki będzie. Świętym zwyczajem krasnoludzkim. Gwałt za gwałt. Włosy białe jak mleko. Czemu masz takie? Włosy białe jak mleko. Czemu masz takie? O kurde. Gwałt za gwałt.
Gadają, że do miasta przybył rzeźnik z Blawikę. O. Jak go spotkasz, uciekaj. To podobno okrutny typ. Ja. Zesrasz się, jak ci powiem. Teraz to nawet strach kupować ryby, bo czort wie, jak się przenosi zaraza. Czekajcie, ogłoszenia. To zara. Ruchacz z Blaviken? Co ty piszesz? Wiedźmin jest porządny. Który? Siemko. No, no. Udało ci się zabić Kuroliszka. Oficjalnie ułaskawiam cię w imieniu króla Foltesta. Nareszcie koniec tego absurdu. Weź swoje rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj o nagrodzie za głowę Kuroliszka. Vincent całe dnie czeka na trofea. Przynajmniej mam tu spokój i mogę się zrelaksować. No wiedźminie, idź po swoje graty, a ja zobaczę, co my tu ostatnio skonfiskowaliśmy. Wygląda na towar pierwszej klasy. Gdzie kufer? Oddał? A tu? Oddaj. To jest nasz. To też. Kurde i dupa. Teraz tak. Łebki bym wziął. Bułki zostawimy. Piwko. Słabe. Kurde, nie ma za co. Gruszkę wypieprzę, piwo wezmę. Czy mi się bardziej najesz? Gruszką czy piwem? Mocny, o! Mocny alkohol, to jest nam potrzebne. O kurde. Nie wiem, co wypieprzyć. Co jest useless? Kurok? Dobra. Ach, cholernie mocny. Mocny? Nie twoja sprawa. Oho, nie moja. Fistę wziął. Ty ćpunia. Ej, dam mu. Ciekawce na to powie. Nie pogardzę dobrym fistechem. Powiedz coś więcej o tym paserze, któremu skonfiskowaliście wiedźmiński miecz. O talarze? Wiesz, czasem to przychodzi. Jakoś trzeba żyć. Po prawdzie to całkiem nieźle się dogadujemy. Zanim wypuściliśmy magistra, rozmawiali z Vincentem na podwórcu. Paser rozmawiał z Vincentem przed zejściem do kanałów. Podejrzany. To nie był zbieg okoliczności. Gdzie znajdę tego talara? Zaznaczę ci na mapie. Tylko bez zabijania. Mamy z nim sztamę. Powinieneś z tym skończyć. Może. Ale na pewno nie dzisiaj, wiedźminie. Bywaj. Kurde. Dobra, jeszcze ty, dziadu. Król okazał łaskę i wypuścił cię z pierdla, ale nadal obowiązuje cię kwarantanna. Mianowicie? Nie wolno ci opuszczać dzielnicy klasztornej. Chyba żartujesz. Chcesz się przekonać? Was, wiedźminów, trzeba mieć na oku. Niedawno słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Chyba muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, wiedźminie? Mam dowód, że zabiłem Kuroliszka. Wielkie bydle. Oto 400 orenów. O kurde. I tu dobrze płacą. W mieście jednak dobrze żyć. Zajmujecie się też potworami? Tak. Płacę każdemu, kto zabije groźnego potwora. Ale tylko, jeśli przyniesie dowody.
Okay. Za jakie mogę dostać nagrodę? On jest jak wielki łowczy. Aktualnie mam pieniądze za kuroliszka, który zaląkł się w kanałach, i drapieżną roślinę mordującą ludzi na bagnach. Kurde, dziadu. Pogadajmy. Lejny level? Już level mamy do dodania. Dowiedziałem się, że dostarczyłeś dowody na zabicie 3 groźnych potworów. Zgadza się. Mam coś dla ciebie. Potraktuj to jako nagrodę specjalną. Weź ten kamień runiczny. Oby czerwony. Czekaj, to jest meteoryt? Miasto ufunduje następne nagrody. Ty, jak to jest meteoryt? Bywaj. Co on dał? Nie dał meteorytu. Co to jest kamień runiczny? A tu? Ulepszy. Czasowo wypełnia ostrze magii, zwiększa szansę trafienia i zadawania obrażenia o 40%. 5% szansa kryta. Kurde, ale czasowo. To do dupy. Na jakiegoś bossa zostawimy, jeżeli będzie. O co chodzi, Wiedźminie? Jak idzie śledztwo w sprawie Salamandry? Cierpliwości, Wiedźminie. Dziś w nocy wszystko się wyjaśni. Mogę jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w slumsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Magazyny w slumsach, powiadasz? Chyba nie zamierzasz iść tam sam. To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? Wiem, co robię. Nie jestem żółtodziobem. Też mam asa w rękawie. Nie wątpię. Co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. A jutro może podam ci jajca Javeda na tacy. Co jest w dupa? Co jest w dupa? Dobra, plan jest taki. Na pewno iść do handlarzy, kupić dużo wody, porobić poty. I potem zobaczymy. Nie mam miejsca na zlecenia. Widzu, nie musisz pisać. Jak będzie coś, to co będę, ok? Spokojnie sobie oglądaj. Ty, on wyszedł sam, to on tu se siedzi. A tu nie mogę przejść, tak? Czy mogę? Kurde. Tam jest handel, to tu muszę handlarza znaleźć. Reklama. Lubisz konkretnie, nie chcesz uderzyć dwa razy. Potrzebny jest dwuręczny młot bojowy typu Masakrator. Dobra, zlecenia zara. Muszę iść do handlarza jakiegoś. Handlujecie? Powiadają, że do miasta przybył rzeźnik z Blawika. Ja pierdziele, widzu, uspokój się na tym czacie, no jak będę gdzieś szedł, potrzebował pomocy, to powiem. Nie musisz napieprzać, gdzie mamy się od punktu A do B. Ja pierdziele. Spokojnie, widzu. Jeszcze napieprzy ścianę. Ja chcę handlarza. Wejdę do losowej chaty, zobaczymy co tam jest. Kurde, tu mogę okradać. Dzięki Legwan za 29 lat. Kurde, ja nie mam EQ wolnego.
Zwiedzajmy sobie, może będzie jakiś handlarz. Tutaj są takie te, ale nie ma handlarzy. Co jest niemiłe. Kapłan. Czy odmawiałeś już dziś modlitwy? Nie. Ty. Pluć mi na ludzi i ich zasady. Oto część miasta zamieszkana przez starsze rasy. Krasnoludzcy rzemieślnicy. Getto. Pracowity dzień. Getto. Kowal? Idziemy. Może będzie miał czerwony ten kamyczek. Sprzedawca obok. Powitać zacnego pana. Jesteś pomocnikiem kowala? Ano jestem, sklep prowadzę i o porządek dbam. Czego wam trzeba? Pokaż mi wasze wyroby. Nie mogę, bo nie wydaje mi się, co by was ktoś wcześniej rekomendował. A tylko ja... obsługujemy nie. I poleconych. Bywaj. Nie, nie, ja tu specjalnie. Ty, drugi Karle, chodź tu. No, patrzcie, patrzcie. Ludź to nie ludzie przyszedł. Zgaduję, że czegoś potrzebujesz. Nie do końca ludź. Zgaduję, że możesz mieć coś, czego potrzebuję. Malcolm Stein, Kowal. Poprawdzie kolejny Niemiec. Zaopatrzenia nie znajdziesz w tej dziurze zwanej Wysimą. Można coś u ciebie kupić? Obsługuję tylko przyjaciół. Z małymi wyjątkami dla osób poleconych. Muszę mieć pewność, że moje towary nie przysłużą się sprawie antynieludzkiej. Bywaj. O, ja pierdziel. O co? Ładna kuźnia. Pewnie jesteś z niej dumny. Pewno, że ładna. Teraz to już tylko ładna może być. Odkąd mi połowę sprzętu zrabowali. Złodzieje? Najgorsi ze wszystkich. Urzędnicy, handlarze. Przyładowali mi podatek za prowadzenie nieludzkiego interesu i handel nieludzkimi wyrobami. Jak mam, kurwa, się ich mać wykuwać ludzkie sprzęty, skoro jestem krasnoludem? Dziwnym zbiegiem okoliczności ten człeczyna z zakonu ma od niedawna nowe kowadła. Mahakamskie. Bardzo do moich podobne. Aha. Bywaj. Lekko susi. A zerknijmy jeszcze na górę. Ale musimy jakiegoś handlarza spotkać. Paróweczki się nie zmieszczą we kusadgę. Dobra, musimy jakiegoś poważnego tutaj nieludzia. O! Czego tu szukasz, człowieku? Poznaję okolice. Z kim warto tu porozmawiać? Najbardziej szanuję Vivaldiego, ale nie sądzę, żeby chciał z tobą gadać. Bankier? Dlaczego? Vivaldi nie cierpi ludzi i tego miasta. I uwierz, ma swoje powody. Ty. Ja mam zaznaczone? Mam. Ty, tu idziemy. Nie lubi, ale polubi. Jak zobaczy, ile mam pieniędzy. Nie, to nie jest bank? Czego? Witaj, krasnoludzie. Od razu krasnoludzie! Od pierwszego słowa segregacja rasowa! Jak mam się do ciebie zwracać? Jesteś taki jak wszyscy, jak to całe cholerne miasto! Wyzima! Wszystko dla ludzi, nic dla nas! Nie jestem mieszkańcem Wyzimy ani człowiekiem. Kim w takim razie jesteś? Jestem wiedźminem, mutantem. A, to przepraszam. Sądziłem, że jednym z tych wyzimskich sukinsynów. Nazywam się Golan Vivaldi. Mój szacowny kuzyn z Nowigradu, Wimę Vivaldi, miał okazję poznać wiedźmina. Ponoć zajmował się windykacją. Jestem Geralt. Miło cię poznać.
Nie zajmuję się długami. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Jak idą interesy? Nie chcę o tym rozmawiać. Twój wybór. Choć tyle mi pozostało. Wolny wybór. W takim razie jesteś szczęśliwcem. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Kurde, nikt nie chce prowadzę gadać. Śledztwo. A konkretnie szukam przywódcy pewnej organizacji. I ponieważ jestem krasnoludem, wydaje ci się podejrzany? Podejrzanych jest kilku, nie tylko krasnoludy. O co ci chodzi? Chcę, żebyś wiedział, że mam cię na oku. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał bardziej konkretne zarzuty. Vivaldi, chcę pogadać o Salamandrze. O! Czy niechęć do mieszkańców Wyzimy nie sprowadziła cię przypadkiem na drogę przestępstwa? Obrażasz mnie, Wiedźminie. Nawet jeśli czuję niechęć do tego miasta i jego władz. Tak? Nigdy nie sięgnąłbym po rozwiązania niezgodne z prawem. Precz z mojego domu. Jap. Luj. Wierzę ci. Ponieważ opieramy się tylko na podejrzeniach, że jesteś czysty. Na razie. Cieszę się, że odrzuciłeś te śmieszne uprzedzenia rasowe i spojrzałeś prawdzie w oczy. Jak się dowiesz, powiedz, kto za tym stoi. Jestem ciekawy, co to za szuja. Dobra, ty, krasnalu pieprzony. Co cię... Bywa. Ja pierdzielę, jaki zgorzkniałe miasto, ty. Każdy się ma za lepszego. Pieprzyć was w dupę, mieszczuchy. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!